10 stycznia 2023 roku Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla Windows 8.1. I ponownie nie oznacza to, że już system nam nie zadziała, lecz nie będzie on otrzymywał aktualizacji, łatek zabezpieczeń oraz poprawek związanych z jakością, przez co stanie się podatny i bardziej narażony na wirusy. Windows 8.1 był dużą aktualizacją dla systemu Windows 8, wydaną 17 października 2013 roku. Aktualizacja ta miała za zadanie poprawić większość funkcji, które nie podobały się użytkownikom w Windows 8.0. Windows 8.1 kładł mniejszy nacisk na korzystanie z ekranów dotykowych w porównaniu do 8.0, zawierał wyszukiwarkę Windowsa, która została zintegrowana z Bingiem, taką jaką znamy chociażby w Windows 10 lub 11. Miał większe możliwości personalizacji w porównaniu ze swoim poprzednikiem, przy tym działał szybko i responsywnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w systemie Windows 8.1 możemy się ratować bezpłatnym czy płatnym oprogramowaniem antywirusowym. Mimo tego z czasem będzie coraz ciężej korzystać z niewspieranego systemu. Powoli producenci oprogramowania będą przestawać wypuszczać aktualizacje do swoich programów pod niewspierane systemy. Przykład? Znany i lubiany Google Chrome przestanie otrzymywać aktualizacje na systemie Windows 7, 8 i 8.1 właśnie 10 stycznia 2023 roku. Niestety, ale lista takich programów czy aplikacji będzie się z czasem zwiększać. Co w przypadku zakończenia wsparcia technicznego dla Windows 8.1 radzi Microsoft? Pierwsza opcja zalecana przez Microsoft to zakup nowego urządzenia, które wspiera system Windows 11. Natomiast druga opcja to aktualizacja do systemu Windows 10. Obie niestety kosztują, chociaż w przypadku drugiej opcji nadal jest opcja darmowej aktualizacji systemu Windows 7 i 8.1 do Windowsa 10. A wy, jak wspominacie system Windows 8.1? Dajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam, do następnego. No i hej.